Dzień dobry. Dzisiaj z Centrum Spotkania Kultur goszczę malarza, artystę, profesora Piotra Józefowicza, który na co dzień jest związany z Akademią w Gdańsku, natomiast jest rodowitym lublinianinem. Lubelakiem. Lubelakiem. I pierwsze takie moje właśnie pytanie, czy jak wspominasz w ogóle okres studiów, czy on w jakiś sposób cię ukształtował jako artystę, czy, bo to wtedy w tym czasie akurat no, to już musimy podejmować jakieś decyzje. No, wspomina się różne okresy. Okres studiów zawsze jest czymś bardzo barwnym, co się wspomina. My studiowaliśmy zresztą w bardzo szczególnym czasie, bo cały okres moich studiów przypadł na stan wojenny, więc to był okres 81-85 i no nie było zbyt fajnie. Przez cały okres studiów nie można było wychodzić na ulicę po 22, co teraz jest normą. No i było wiele innych udogodnień, że tak się wyrażę, ale no, każdy okres chyba, jak człowiek jest młody i naładowany pomysłami, wspomina się fajnie. A tamten okres był no, szczególny, bo oprócz tego, że uczyliśmy się malować, to uczyliśmy się życia też. To, co się działo wtedy na ulicach to i na uczelni również, to właściwie konsekwencje tego mamy i dzisiaj. A trochę o tym zapominamy czasami, że jednak był to tak ważny okres i że było takie pokolenie, które straciło ładnych parę lat. No to prawda. I jeśli chodzi o sztukę, również jest bardzo małe zainteresowanie tym, co wtedy się działo. Była taka wystawa ostatnia o awangardzie lat 80. i ja tam powiedziałem też przy okazji jakiejś rozmowy, że my nie mogliśmy malować wtedy kwiatków i martwych natur, jak na ulicach do nas strzelano. No to było oczywiste. I stąd może ten taka, a nie inna forma tego obrazu, który tu pokazuję. No właśnie, bo to pierwszy twój, właściwie ta diorama, jak ja to określam, te wielkie formaty twoje, w których się pojawia pewna narracja, no ale cały czas to jest w kontekście niby współczesności. Nie niby, ja no znaczy tak. Specjalnie tego o tym mówię, bo obraz ma już 30 parę lat chyba. 85 rok to był. Natomiast on nic nie stracił na aktualności, a nabrał teraz nowych kontekstów. Bo przecież te postaci, które się tam pojawiają, i historyczne, i te, które wtedy jeszcze żyły, i tak jak tam są i portrety i królów polskich, i różnych postaci ze świata polityki, więc on teraz nabiera zupełnie innych jakby znaczeń, a nie czuje się upływu tego czasu. Ja myślę, że tak jest za każdym razem, kiedy sztuka staje się rodzajem komentarza, czy do komentarza do rzeczywistości, a w moim przypadku tak jest. Jest raczej dla mnie oczywiste, że każda sztuka jest odbiciem czasu, w jakich powstała. Żyjemy, tak. Tu jak użyłeś słowa diorama, to też przypomina mi się, że przecież jak malowałem ten obraz, a on był pracą dyplomową, to ta nazwa diorama została wymyślona, bo nie można było nazwać tego obrazu drogą krzyżową. Mhm. Po prostu, bo takie były czasy. I ktoś wymyślił taką nazwę, żeby to mogło gdzieś tam pojechać na wystawę, bo jako droga krzyżowa by odpadło od razu. Takie były czasy. To w takim razie powiedz mi, co cię inspiruje, jak dochodzi do tego, bo przecież pracujesz cyklami, nie? To też powoduje, że jest ten czas na taką refleksję. To nie jest tak, że się maluje, nie wiem, no, w ciągu tygodnia namalujesz zestaw prac, nie? Tylko to trwa miesiącami. I to też wpływa, że nie masz jakby, nie postępujesz według takich reguł, że o, masz zaprojektowane i robisz obraz po obrazie, nigdy tylko tak właśnie w trakcie. Jest. To nigdy tak nie jest i zawsze ze studentami też o tym rozmawiamy w ten sposób. Trzeba mieć pomysł na obraz. Jeśli w obrazie używasz setek czy wiesz, tysięcy czasami zdjęć, które montujesz jakoś tam, no komputer od jakiegoś czasu jest bardzo pomocny w tym,
bo daje możliwość zobaczenia wcześniej przed zrobieniem i nie robienia czegoś na ślepo. Natomiast nigdy nie jest tak, że masz projekt i wykonanie. To może sobie grafik na to pozwolić, a w przypadku malarstwa to zawsze jest tak, że to, co najfajniejsze się dzieje w trakcie malowania, to właśnie te zmiany w stosunku do projektu. Czy ten sam proces malowania też ma wpływ na to, no jaki będzie ostateczny obraz? Bo przecież nie sposób, ja bym był bardzo niezadowolony z tego, jakbym sobie wykonał wszystko, co sobie założyłem i nie dołożył do tego coś, co odkryłem po drodze. Te odkrycia są najważniejsze. No właśnie, a jaką rolę w takim razie odgrywa u ciebie warsztat? No, jak wszędzie. Pojęcie warsztatu bardzo się zmieniło. No, to, co nazywaliśmy warsztatem, jak chodziliśmy razem do liceum. Akademickim, studyjnym malarstwem. To było coś zupełnie innego niż to, co nazywamy warsztatem teraz. Ja dlatego pytam to bez znaczenia. Teraz elementem warsztatu jest właśnie może obsługa programów komputerowych, które są przydatne na przykład przy montażu obrazu. Nie, ale ja patrzę na twoje prace, nawet tutaj na te trzy zestawy, które pokazujesz, czyli nekrologii, droga krzyżowa i ludzie i posągi. I wiesz, każdy, no, jakby ten warsztat, na przykład zwłaszcza w tych nekrologach, ten warsztat jest naprawdę, no mówisz sam o sobie, że to jest, właśnie jesteś malarzem realistą, no ale sam ten warsztat, dochodzenie do tego właśnie, że gdzieś tam wycinasz jakieś elementy, że to jest takie, że podchodząc do twoich obrazów, masz takie wrażenie, że chce się dotknąć, bo ta struktura jest ważna też u ciebie, tej położenia farby, tej materii malarskiej. No tak, to zawsze było dla mnie ważne i akurat ten cykl jest namalowany. On w ogóle nie jest namalowany przede wszystkim, tylko jest wydrapany, bo to jest cykl zrobiony w technice z graffito, gdzie nakłada się dwie warstwy i zdrapuje się tą pierwszą, żeby się dodrapać do tej, która jest pod spodem i tak powstaje, więc ten obraz nie jest malowany, a jest reliefem. I do tego potrzebny jest no, zupełnie inny warsztat niż do pozostałych tych obrazów, które tu widzimy. Także no, pojęcie warsztatu jest bardzo szerokie. Dlatego ja tak mówię, pytam się, bo tak czasami chcę się dowiedzieć od artystów właśnie, jak oni, bo są tacy artyści. Pamiętam taką sytuację, jak prowadziłem zajęcia jeszcze z projektantami, z designerami w Gdańsku. To był bardzo fajny okres, przez ładnych parę lat to robiłem. Ich trzeba było uczyć czegoś zupełnie innego, bo im malowanie martwych natur nic nie dawało. I chciałem wprowadzić, to było w 90-tych latach jeszcze, chciałem wprowadzić właśnie naukę komputerów. Oprogramowania komputerowego, bo widać było, że rynek już za chwilę będzie tego wymagał od naszych studentów. I na jakiejś radzie wydziału ważni profesorowie z tego wydziału powiedzieli, że potrzebny jest im ten warsztat, że Leonardo da Vinci i inni nie mieli komputerów i byli świetni. No, ja na tu bym to, się do końca, przepraszam, nie ja zgodził. Ja stwierdziłem, że nie mieli też papieru toaletowego i też sobie jakoś radzili. No. Jednak korzystali z przyrządów optycznych, soczewek i to jest przecież w tej książce. Ale to mówię dlatego, żeby podkreślić, jak warsztat jednak czasami jest istotny, jak zmienia się, jak determinuje to, co robimy. No tak. Więc warsztat na przykład designera, no w tej chwili bez komputera, czy warsztat grafika, czy warsztat filmowca, który tu siedzi, też się zmienił. Przecież. No tak, technika jednak ma to jest duże zupełnie znaczenie. Coś innego. To samo dotyczy malarstwa. A powiedz mi w takim razie, bo tak, co innego, bo tak, budujesz, to są jednak, mówię, niektóre cykle mają po 15, po 16 metrów i 18. Tak. No, ten składasz... jest chyba jednym z dłuższych. Ten cykl z posągami. Jeszcze jeden będzie cykl na tej drugiej wystawie, który jest chyba dłuższy, jakieś 18 metrów. Ale właśnie. I teraz od jakiegoś czasu cykle są krótsze, bo jak zbudowałem sobie sztalugę 7-metrową, no to staram się trzymać takich modułów. Także
przesuwając sobie obrazy, mogę sobie malować. Zapanować nad całością, tak, nad bardziej, całością, bo tak naprawdę jest ciężko. Ale właśnie, czy nawet jak w pracowni malujesz, masz pomysł, masz konkretny temat, realizujesz to i czy na przykład pamiętasz taką wystawę, że gdzieś, czy kontekst miejsca, czy zestawienie akurat w jakiejś konkretnej przestrzeni, że te prace właśnie cię zaskoczyły, same ciebie, że one zupełnie inaczej jakby zadziałały niż to, co było, wiesz, w pracowni podczas malowania. Każda wystawa tak naprawdę, znajdując się w innym miejscu, nabiera innego kontekstu. Dlatego warto pokazywać obrazy w różnych miejscach, bo za każdym razem można odkryć coś nowego. Natomiast obraz pozostaje ten sam zawsze. No tak, obraz jako taki się właśnie nie zmienia, ale właśnie w kontekście tej przestrzeni... To dam ci przykład tego, co pytasz, jeśli chodzi o mój piłkarski cykl wszystkich piłkarzy Newcastle United, który namalowałem, który będzie tu pokazywany niedługo. Pokazywałem go w Anglii i jak ludzie znający, czy kibicujący, czy ci Geordies z Newcastle, jak oglądają ten obraz, to mogą rozpoznać każdego piłkarza i ten obraz pobudza do wspomnień. Jak pokazywałem go w Gdańsku w Łaźni, to niektórzy krytycy mówią, ale bardzo odważny obraz. Ja pytam dlaczego, no bo oni sądzili, że to jest, że faceci w koszulach w pasy, to musi być oświęcim. I mieli zupełnie inne skojarzenie, zupełnie inny kontekst i byli przekonani, że ja namalowałem ofiarę Oświęcimia, a nie piłkarzy Newcastle. Pierwsze wrażenie rzeczywiście, no bo to się wiąże też i z tym, że nawet nasze pokolenie, myśmy nie przeżyli do tej Więc wojny. Więc ten sam obraz przeniesiony w dwa różne miejsca może znaczyć zupełnie coś innego. A powiedz mi tak właśnie, czy poza malarstwem, czy co jest, masz jakąś taką pasję, która na zasadzie, wiesz, jakiegoś takiego oczyszczenia działa, czy jakby wspomaga to, co robisz? Nie, ja traktuję całe życie jak pasję. Tak, ale ty jeszcze oprócz tego, wiesz, no wiem, że uprawiasz czynnie, no sport, czego ja akurat jestem... No i całe szczęście. Jak znasz przeciwnikiem. I też... Dzięki Bogu. Ten cykl właśnie piłkarzy Newcastle, no bo to jest twój taki klub, właściwie od którego... No tak, od dzieciństwa się tym zajmuję i właściwie bardzo mi to pomogło w życiu, bo nauczyłem się i angielskiego i zyskałem wielu przyjaciół. Bo on jest otwarty cały czas przecież i ty do końca właściwie życia będziesz... Będę go malował, nawet szukam w tej chwili kogoś, kto będzie kontynuował po mnie. Nawet taka koncepcja. Tak. Także to może będzie pierwszy obraz w historii, który będzie kilku malarzy malować pokoleniowo. No, to jest dość ciekawy pomysł. No, klub na pewno mnie przeżyje, tak przypuszczam. No, tym bardziej, że teraz ma już nowego właściciela i nowe środki. To... Ale wracając właśnie jeszcze do malarstwa, czy ten okres pandemii, słuchaj, i właśnie teraz tej nowej sytuacji, tego zagrożenia bezpośredniego wojną, czy też, no bo no on siłą rzeczy wpływa na każdego z nas. No ale czy na przykład masz już jakąś koncepcję właśnie cyklu jakiegoś Nie tylko tego... koncepcję, już jest gotowy obraz. A. No to... Zrobiłem. Jak zaczynała się cała pandemia i cała ta kwarantanna, to podjąłem, jak byliśmy zamknięci w domach, to podjąłem taki projekt. Nie lubię tego słowa, no ale trzeba no było ja użyć. Też, ale czasami nie ma innego. No taki pomysł miałem, żeby zakładając, że pandemia potrwa jakoś tak kilkaset dni, 10 obrazów w 100 dni. I rzeczywiście założyłem sobie plan i malowałem jak drukarka z góry do dołu i przez te 100 dni, czyli 10 dni malowałem jeden obraz. I zrobiłem to. Później nakładałem oczywiście następne warstwy, ale chodziło o to przetrwanie tego okresu. Izolacji, takiego zamknięcia i zagrożenia. W takim
procesie, w którym właściwie realizowałem to, co mówiłeś wcześniej, projekt bez zastanowienia, bo ja przenosiłem po prostu fotografie, tak jak drukarka. Fotografie, które miałem na projekcie. A cała praca twórcza właściwie działa się już po tym, jak całość była gotowa, bo nakładałem następne warstwy i tak dalej. Ale taki cykl już jest. No to świetnie. A powiedz mi jeszcze właśnie tak, bo mówiliśmy o tych inspiracjach, mówiliśmy o tym warsztacie. Chciałbym jeszcze też się troszeczkę dowiedzieć takiego od ciebie, no nie jakiś ekshibicjonizm, żebyś nie wiadomo nam jakieś tajemnice tutaj zdradzał, ale właśnie jak malujesz, to czy jaka jest idea tego, że, no bo musisz jednak w kontekście tego, że przecież wystawiasz obrazy, no i one mają też jakieś przesłanie. Czy starasz się, bo ja przynajmniej jak patrzę na te twoje cykle, to one są na tyle dla mnie otwarte w takim komunikowaniu, że ja sobie jestem jakby, czuję się takim współtwórcą tego, co ty mówisz, że nie jesteś takim artystą, który narzuca to. Ale może się mylę, może właśnie to, bo ten kontekst, no bo w końcu te obrazy w kontekście wystawy, no tak. Przedstawiasz odbiorcy. W ogóle narzucanie komuś czegokolwiek jest rzeczą niedobrą i każdy przecież może sobie to interpretować w dowolny sposób. Malarstwo bez poczucia wolności przestaje być malarstwem, a staje się jakąś indoktrynacją. Zresztą z każdą dziedziną to jest podobnie. No, malarstwo pozbawione tego elementu wolności w ogóle by mnie nie interesowało. Zająłbym się czymś innym. No właśnie, jakbyś miał teraz wybierać, patrząc z perspektywy, masz powiedzmy 15, 18 lat czy 20 i to jaki zawód byś wybrał? No nie wiem, ale to mając już dzisiejsze doświadczenia? Tak. Bo wiesz, to wybrałbym inny, bo po co by dwa razy to samo życie robić? Nie, ale... No. Nie wiem, nie no, sprawia mi to radość i... No właśnie, bo dla mnie, właśnie, czy też to natomiast jest... gdybym miał żyć po raz drugi, to pewnie bym wybrał inną wersję, a po co żyć dwa razy to samo. Czyli? Co byś wybrał? Nie wiem, może byłbym muzykiem albo sportowcem. No właśnie, bo też i mało kto wie, że chodziłeś przecież do szkoły muzycznej. Tak jest. Tu zaczynałem edukację niedaleko, 100 metrów stąd, na krakowskim Przedmieściu. Grałeś na pianinie. Tak. I w zespole naszym, w liceum plastycznym. O tym wolałbym nie wspominać. To się źle skończyło. No i to powiedz mi w takim razie na zakończenie, bo tak, ja wiem, że to takie pytanie troszeczkę jest dziwne, ale chciałem się dowiedzieć właśnie, czy jak ty postrzegasz właśnie malarstwo czy sztukę, czy, ale w sensie takim, jeśli się mówi o artystach, no bo no nie ma innego, no malarz, artysta, obojętnie. Artysta to dla ciebie właśnie jest rodzaj takiego powołania czy zawodu, czy dla ciebie czym jest? Dla mnie. Ja w ogóle nie lubię tego słowa i dla mnie to jest tak duże słowo, że staram się go nie używać. Ja po prostu maluję obrazy, a artysta to jest, nie wiem, słowo niepotrzebne dla mnie. No tak, zupełnie. To raczej kojarzy się zawsze z określeniem, wiadomo, że jak się kogoś przedstawia, no to trzeba użyć jakichś tam słów. W wypadku właśnie sztuki, to one są często tak narzucone dość dziwnie i tak sztucznie. I zawsze mnie to mierzi, że jest taka moda takiego... Eksponowania tego i takiego nazywania się na wyrost. Tak. Wiesz, czasami studenci, którzy są na pierwszym roku, już mówią o swojej sztuce i to jest to trochę przegięcie. No, nie wiem, ja byłem wychowywany trochę w innych standardach i zanim coś nazwę sztuką, to się trzy razy zastanowię jednak. Nie dlatego, żebym komuś odbierał coś, tylko no, tak jak mówię, nigdy nie nazywam siebie artystą, a tego, co robię sztuką. Jestem malarzem i maluję obrazy. Po prostu. Czyli można powiedzieć, że to jest jednak też... I to mi wystarcza. Że to jest taki sposób też i na życie, prawda? Zdecydowanie. Bo jednak to malarstwo... I jak będziesz rozmawiał z Kasią, to powie ci to samo, że dla nas po prostu sztuka to jest sposób życia.
My wybraliśmy taką akurat metodę przeżycia i to się sprawdza. My po prostu traktujemy to, co robimy, jako codzienną czynność, jak jedzenie, robienie kolacji, tak, czy chodzenie do pracy i robienie obrazów, czy kolacji. To jest jedno i to samo, jak właściwie jedna z takich czynności codziennych. Podobnie nie robimy z tego żadnych nadzwyczajnych natchnień, tylko jest to po prostu coś, co lubimy robić na co dzień. Wszystko. No właśnie, w związku z tym właśnie, że przecież my się znamy od liceum plastycznego, razem żeśmy chodzili tu w Lublinie, czyli to jest już ponad 40 lat i ja tak patrzę nieraz na tak zwane kariery artystów, którzy no jak już przysłowiowo złapią tego Pana Boga za nogę, to nagle jakby chcieli jeszcze bardziej urosnąć. A tu się cieszę, że właśnie zarówno ty, jak i Kasia, że po tylu latach właściwie nie zmieniliście się, że to jest tak naturalne dla was i to, co robicie, mówicie tak oczywiście i tak prosto o tym, że tu nie potrzeba jakby słownika wyrazów obcych, żeby zrozumieć, trzeba, czy intencje wasze, czy waszą sztukę. Potrafię też mówić inaczej, ale nie ma potrzeby. W takim razie dziękuję bardzo, że mogliśmy się po tylu latach spotkać i dziękuję za to, że możemy zaprezentować twoje prace w Centrum Spotkania Kultury. Trochę tak głupio się czuję, bo zawsze siedzieliśmy w jednej ławce, a tu musieliśmy No w dwóch. Właśnie. Dziękujemy bardzo.